Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak zdemontować i wyczyścić przepustnicę EGR i dolot w Audi A6 C6 po liftingu 2010 rok, silnik o oznaczeniu CAG. To chyba 136 koni było w serii, coś takiego. Także tutaj zacznę sobie, podpinam sobie te wszystkie wtyczki, zdejmę tą rurę, odkręcę opaskę zaciskową, odkręcimy tutaj bagnet od oleju, trzyma się na jednej śrubce i potem jak już będę miał przepustnicę EGR zdjęty, powiem Wam, jakie śruby tam szły i ile tych śrub było. No i dalej polecimy sobie tutaj z tymi wszystkimi rurkami, kablami. Tutaj dwie wtyczki odpięte, rura zdjęta, można sobie tam na dół wcisnąć. Tutaj następnie są trzy śruby, jedna, druga, trzecia pod spodem, Torx rozmiar 30 i zdejmujemy. Dobra, to przepustnicę mamy zdjętą. Tutaj ta najdłuższa śruba idzie od dołu i potem dwie takie krótsze idą po bokach. Przepustnica dosyć mocno zabrudzona, jest sporo nagaru na tej klapce. No, wszystko będzie wyczyszczone. Dobra, lecimy dalej. Następny jest EGR. Tutaj są takie śrubki wielorowkowe, nie wiem dokładnie jak ona się nazywa. Taki triple square albo spline. To jest M10 oznaczenie ma. Tu są dwie. Jedna u góry, jedna na dole. Odchodzi nam później ta rurka. Potem mamy dwa torksy. I na końcu tam jest jeszcze do wypięcia wtyczka. To EGR zdjęty. Tutaj jak odkręcimy sobie tą rurkę, ona ma w sobie tutaj trochę ruchu. Także można ją do tyłu odgiąć. I przy użyciu jakiejś cieńszej przedłużki z torksem, odkręcamy te dwa torksy, takie o dwa krótkie 30, i to nam wszystko powinno później wyjść. Z tego co wiem, tutaj auto jest po mapie i ma programem zamknięte EGR, no ale tak czy siak syf jest niezły w środku. Tutaj w ogóle jest bardzo dużo nagaru w tej rurce, tyle co wyskrobię i wyjmę, to zrobię, no ale tak czy siak jak jest zamknięty, no to już to nie będzie miało większego znaczenia. I zabieramy się za dolot. Widać tam czysto nie jest, także odkręcam tutaj te rurki, parę wtyczek, potem wtyczki od świec żarowych i to cała ta instalka pójdzie nam na lewą stronę i będziemy zabierać się za listwę paliwową. Dobra, to tak, mam tutaj dwa wężyki do góry, to sobie na tyle wszystko lata, że nie trzeba tego dalej zdejmować. Warto szmatkę jakąś podłożyć, stąd trochę paliwa wyleci. Powyjmowane te fajki od świec żarowych. Tu nie ciągnąć za kabel, tylko góra tej fajki jest plastikowa, także przy użyciu jakichś takich kombinerek z wygiętymi ząbkami to trzeba ładnie powyjmować. Ta instalka pójdzie na tyle, co idzie teraz. Tu jest też taka rurka od jakiegoś podciśnienia, to też warto odpiąć, zawsze trochę więcej miejsca. Tak, jedna paliwowa rurka, która idzie tutaj do pompy, o ta, trzeba ją zdjąć. Tutaj są takie trzy uchwyty, tak samo na torksy, to trzeba wszystko pozdejmować, rurka wylatuje. Teraz popuszczam, odkręcam te cztery od wtrysków i te duże dwie odkręcamy i ta listwa wtryskowa paliwowa powinna nam wyjść. Nie trzeba jej wyciągać chyba całkiem, bo tutaj mają, jeszcze idą takie rurki do niej, to dosyć ciężko jest zdjąć, lepiej się z tym nie bawić. Także zobaczymy. Z tego co kojarzę, to powinno po prostu ta listwa nam na tyle pójść na lewo, że będziemy mieli łatwy dostęp do tych śrubek torksów od dolotu. No to lecimy dalej. Dobra, to rurki do wtrysków mamy wszystkie odkręcone. Tu z tej strony trzeba, tylko przy wtryskach nie trzeba, one na tyle tutaj są giętkie, że łatwo to wszystko idzie do góry. Odkręcone dwie główne śruby od tej listwy i ta blaszka, która idzie tutaj, też ją trzeba odkręcić, bo inaczej nam ta listwa nie wyjdzie. No i teraz o tyle co, mówię dosłownie tyle co, żeby sobie odsłonić, to nam tyle wystarczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć torksów z tej strony i tutaj druga strona i wyciągamy dolocik. Dobra, śruby poodkręcane. Magnesem sobie je wszystkie powyciągałem i próbujemy wyjąć ten dolocik. O, proszę. Jedną ręką
No, syf tutaj trochę jest ogólnie. W tym aucie jeszcze nie ma błędu klap i klap usuwać nie będziemy. Po prostu wyczyszczę to wszystko. Patrzcie, ile tu jest nagaru. Wszystko będzie wyczyszczone, błędów nie ma, uszczelkę się wymieni. Mam tutaj nową uszczelkę. No i potem będziemy myśleć. W razie czego, jakby ktoś z Was kiedyś miał problem z tymi klapami i nie chciał się podejmować takiej roboty wyciągania tego wszystkiego, można kupić taki pierdzielnik tutaj, bo to się psuje to, że ta dźwigienka się wyrabia. Można kupić taki z aluminium, jakby wspornik tej dźwigienki, i to można normalnie zamontować w ogóle bez rozbierania niczego, prosto na aucie. No dobra, ja biorę się za czyszczenie i widzimy się później. Aha, no i oczywiście od strony silnika, no nagaru też jest sporo. Ja ogólnie mam taki odkurzacz, co wszystko ciągnie, więc ja to będę jakoś skrobał i tym odkurzaczem od razu zasysał, bo to jak tam wpadnie, no to może być nieciekawie. Z tego co widać, ogólnie tam dalej zawory są dosyć czyste, także sam tylko dolot jest usyfiony. Dobra, ma aktualizacja. Ja ogólnie tak, wziąłem sobie jakieś śrubokręty, jakieś takie różne narzędzia, żeby były ostre na końcu, nożyk, no i tutaj wszystko, skrobanie dookoła. To nie jest robota na szybko, to na 100%, ja już myślę, że około 2 godzinki zeszło mi z zabawą samą na sucho, bo najpierw skrobię cały ten nagar, w ogóle zobaczcie co tu się działo. Jak węgiel po prostu. Tyle tego wyszło. Także najpierw na sucho, idę to zaraz z kompresora psiknąć. Tak jak widać, tego nie da się na ideał wyczyścić. Jak ktoś myśli, że to będzie na jak nówka, no to lepiej niech sobie nówkę kupi. Tyle co mogłem, to wyczyściłem. To i tak zaraz jeszcze Wam pokażę przed założeniem wszystkie te rzeczy, bo jeszcze muszę EGR wyczyścić i przepustnicę. Pokażę Wam już wszystko, jak to będzie poczyszczone do końca. Mówię, teraz skrobałem na sucho, teraz biorę brake cleanera, zmywacz do hamulców, nawet po polsku jest napisane, i różne pędzelki, i jeszcze jechane będzie na mokro teraz. Także do zobaczenia za chwilę dłuższą. Dobra, mamy poczyszczone te rzeczy. No to proszę, cały syf. Tutaj jeszcze w panience. No ogólnie grubo, grubo. No i tak. Dolot wyczyszczony możliwie najlepiej. Mówię, to na ideał nie da się tego wyczyścić. Niestety nie da się tego rozpołowić ani nic w tym stylu. No ale jest dużo lepiej niż jak było. Myślę, że z 80% udało się usunąć tego nagaru. Tu mamy przepustnicę. Ogólnie ta klapka jest czarna, także nie próbujcie jej szorować, aż będzie srebrna. Wszystko tutaj ładnie też wyczyszczone. I EGR. No tak jak mówię, tutaj EGR jest wyłączony, czyli on będzie w tej pozycji na stałe zamknięty. Tutaj jak lałem brake cleanera w te korytko, to nie spływał, także fajnie jest wszystko szczelne. No i mówię, zaraz będę się zabierał za czyszczenie, ale jeszcze akurat w tym aucie chcę poświęcić trochę więcej czasu na... O, latarka się zepsuła. Nie. No tutaj ogarnięcie tego syfu wokół termostatu, bo tu w przyszłym tygodniu albo za 2 tygodnie właśnie będzie wymiana termostatu, i to jednego tego tu, i tam z tyłu również są taki zaworek, widać tam na samym dole, i pod tym zaworkiem jest drugi termostat, także to wszystko też będzie wymieniane. Mówię, tutaj dalej nie czyszczę tych kanałów dolotowych, boję się, że to będzie mi wpadać później do cylindrów i może się zrobić lipa. Ogólnie no tak jak teraz go zgasiłem, to 3 cylindry widzę tutaj są zamknięte, bo sprawdzałem, tylko jeden jest otwarty, 2 zawory są otwarte. Także tam gdzie mogłem, to poczyściłem bardziej. No niestety to już jest robota dla firmy, która się specjalizuje w takim czyszczeniu tych kanałów dolotowych. Także mówię, lecimy dalej.
Zaraz będzie tutaj czyszczenie, składanie i odpalanie. No i mówię tak po takim szybkim czyszczeniu. Zawsze trochę lepiej to wygląda. Lecimy dalej. Dobra, to dolot siedzi. Nowa uszczelka wsadzona. Wszystkie śrubki sobie włóżcie, jest razem 10 śrubek. I potem po kolei tak jakby na krzyż, czyli tamta, ta sobie skręćcie. Ja wszystkie najpierw dokręciłem ręką i potem na krzyż dokręcałem już grzechotką. Tak z wyczuciem, one mają taki moment, że już przestaną się kręcić, nie, że będzie tak powoli dociągane, tylko nagle przestają się kręcić. Wszystko się ładnie trzyma. Teraz wkładamy listwę paliwa i tą blaszkę, która tutaj szła. No i wszystko w odwrotnej kolejności. To już jak będziecie dokręcać sobie rurki, te od wtrysków, które idą z listwy do wtrysku, to żeby nie popieprzyć tego gwintu, to należy nagiąć tą rurkę tak, żeby tu gniazdo weszło do listwy. I ją sobie tak jakby tą rurkę w tym gnieździe przytrzymać i dopiero wtedy nakręcać. I ona wtedy powinna ładnie tutaj, no jedną ręką ciężko, ale o, widać, ona idzie normalnie łatwo paluszkami, że tu nie powinno tutaj iść nic ciężko na chama, to znaczy, że wtedy coś jest nie tak. O, tam po cyk, wskoczyło, przytrzymujemy, o, i kręcimy. O, dobra, to są 17, skręcamy, później ta rurka co idzie tutaj do paliwa, fajki, już prawie w domu. Dobra, mamy wszystko skręcone, dosłownie zajęło to z 15 minut, rozkręcenie, no wiadomo, trochę więcej, może z 30-40 minut, także powiedzmy godzina na montaż i demontaż, a samo czyszczenie to po prostu to było dobre 3 godziny, jak nie więcej, wyczyszczenie tego porządne. Tak, przy skręcaniu tutaj z tą rurką należy uważać, bo ona stawia trochę opór, także trzeba ją dobrze docisnąć, przyłapać sobie te śruby, ogólnie wszystkie śrubki najlepiej przyłapywać ręcznie i dopiero później dokręcać grzechotką, żeby nie popieprzyć gwintu, bo mówię, tu większość to są aluminiowe rzeczy, także łatwo jest przyciągnąć gwint. Wszystko skręcone. Pamiętajcie również o tych opaskach zaciskowych. Tu, żeby założyć wężyk z powrotem na podciśnienie. Tutaj idzie wężyk też do metalowej rurki, też trzeba go założyć. Wszystkie wtyczki, tutaj wtyczki, tylko sobie dwie od wtrysków odpinałem. Tu wszystko jest podpięte. Ogólnie ta wtyczka, ta wtyczka, ta wtyczka, ta. No i tam na dole wtyczkę od EGR-u trzeba założyć jeszcze tak jakby przed przykręcaniem samego EGR-u, bo będzie trochę później trudno z dojściem. Dobra. Narzędzia pozdejmowane. Idziemy zaraz dziada palić. Dobra, kręcimy. Dobra, odpalił ładnie, dosyć szybko. Sprawdźmy, czy nam tutaj nic nie cieknie. Dobra. Okej, wszystko gitarka. Widzę tylko, że mrygają nam świece. Jest zapalone SP, ale to zapewne przez to, że te jakieś tam wtyczki były odpięte. Zaraz usuniemy błędy. I zrobione. No to robota zakończona sukcesem. Błędy pokasowane. Nic tutaj nam się nie świeci. Także łapka w górę.
Niedługo na kanale będzie też filmik z wymiany tych termostatów i zaworku. Także link będzie w opisie pod tym filmikiem. Pozdro!